była Prypeć, więc teraz pora na oko Moskwy. Żadne ujęcia z ziemi nie pokażą tego, jakie to jest olbrzymie. Ale może dron da radę. Antena nie jest jedyną, która znajduje się na terenie Starego Związku Radzieckiego. Na Ukrainie znajduje się jeszcze druga taka i jeszcze jedna znajduje się na Syberii. No i ciekawostką jest taką, że ta na Syberii jest skierowana w kierunku Chin, a ta tutaj i ta druga na Ukrainie jest skierowana w kierunku Europy. Więc można się domyślić, do czego tak naprawdę służyły te anteny. No i w ten sposób właśnie kończymy wycieczkę do Czarnobyla. Zwiedziliśmy właściwie wszystkie miejsca, które chcieliśmy, czyli no, elektrownię, zwiedziliśmy Prypeć, zwiedziliśmy oko Moskwy. No jeżeli wy też chcielibyście pojechać w takie miejsca, a nie za bardzo wiecie, jak zorganizować sobie taką wycieczkę, no to wchodźcie na stronę Coco Locals, piszcie do nas, znajdziemy wam lokalca, który was oprowadzi w takie miejsca. Elo!